W audycję Klap Rap Ludre przeszedł czas na rozmowę z Guessama. Rozmawiać będziemy o wydarzeniach, które odbędą się w kawiarni Biały Kot. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to związane z tymi sympatycznymi zwierzętami, ale nie tylko o tym będziemy rozmawiali, a rozmawiamy z Katarzyną Kownacką z gdyńskiego Ciapkowa. Witam serdecznie. I z Danielą Górak, specjalistą do spraw adopcji właśnie w Ciapkowie. Witamy. Dzień dobry. I na początku właśnie z Danielą chciałbym porozmawiać na temat właśnie stanu. Generalnie myśląc o schroniskach, raczej myślimy o psach, tak samo z adopcją. A jak to jest z kotami? Czy ludzie są zainteresowani? Ile kotów w tej chwili przebywa w schronisku? Jak najbardziej. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani adopcją kotów. W tej chwili mamy około 160 podopiecznych. To są koty z różnych źródeł. Niektóre trafiły do nas w wyniku wypadków komunikacyjnych, oddane przez właścicieli, gdzieś tam no niestety po zmarłych właścicielach, też znalezione na ulicy, a także koty wolno bytujące, które trafiły do nas na leczenie. No i zainteresowanie jest, jak najbardziej. Coraz więcej osób przychodzi i pyta o koty. To chyba trudno też określić, który kot rzeczywiście jest zaginiony, bo no, koty chodzą swoimi drogami, to dużo trudniej jest określić, czy on jest rzeczywiście zaginiony w przeciwieństwie do psów, prawda? Zdecydowanie, aczkolwiek tutaj już osoby, które wiele lat kotami się zajmują, też już potrafią ocenić, czy ten kot, który do nas trafił, to jest kot, który chodzi, jest kotem gdzieś tam wychodzącym i faktycznie zagubił drogę do domu, czy jest kotem domowym, który rzeczywiście został porzucony, bo jest po prostu przerażony, czy jest kotem wolno bytującym. Dość są znaki charakterystyczne, które my już widzimy jako pracownicy. Czyli da się to poznać. A chciałbym spytać o to, jak zmienia się społeczeństwo, bo coraz więcej słyszymy o akcjach związanych właśnie ze zwierzętami. Przestajemy traktować je jako przedmioty, czy też po pracy schroniska i tego, jak ludzie odbierają działalność, widać, że ta wrażliwość na los zwierząt się zwiększa? Zdecydowanie. Coraz więcej zarówno szkół podstawowych, przedszkol, liceum, gimnazja, wszystkie różnego rodzaju placówki, gdzie młodzież się edukuje, kontaktuje się z nami w kwestii przyjazdów do placówki, żebyśmy przeprowadzili prelekcje, czy mogą odwiedzić schronisko, żeby zobaczyć tak naprawdę zwierzęta żyjące w schronisku. Bardzo dużo firm się z nami kontaktuje, że chcą wspomóc schronisko, tak? Że chcą zorganizować zbiórki, czy świąteczne, czy wakacje. Coraz więcej ludzi się interesuje losem bezdomnych zwierząt i wszyscy chcą tak naprawdę pomagać. Już większa jest zdecydowanie świadomość, że no gdzieś też człowiek niestety bardzo często jest przyczyną tego, że te zwierzęta są w schronisku i no są ludzie, którzy czują się za to gdzieś tam częściowo odpowiedzialni i chcą chociaż w ten sposób po prostu pomóc. Tak, ale można również powiedzieć, że na przestrzeni tych lat, kiedy edukację prowadzimy, to takie niehumanitarne traktowanie zwierząt jest oczywiście jeszcze zauważalne, ale już nie w takim dużym stopniu, jak było to kiedyś. To się oczywiście zdarza i cały czas z tym walczymy, ale gdzieś ta świadomość taka i ta edukacja przynosi rezultaty na przestrzeni ostatnich lat. Mówi nam Katarzyna Kownacka z gdyńskiego Ciapkowa. No i taką wrażliwość też będziemy mogli wykazać i też zwiększać wrażliwość u ludzi podczas Dnia Kota, który już w niedzielę. Co w związku z tym planujecie? Tak, w niedzielę obchody Światowego Dnia Kota. My w tym roku planujemy taką imprezę pod hasłem Zakochani w kotach, ponieważ my oczywiście wszyscy koty uwielbiamy i tym chcemy zaszczepić wiele jeszcze osób. W sobotę zapraszamy na takie kocie pogadanki właśnie do kociej kawiarni Biały Kot przy ulicy Władysława IV. Tam rezydują nasze koty, mieszkają nasze koty. Stamtąd też nasze koty można adoptować, więc można przyjść, zakochać się w którymś z nich, porozmawiać o charakterze kotów, o tym, dlaczego warto adoptować kota, zakupić również gadżet z koci, czy to kubek, czy magnes. Dochód z takiej sprzedaży oczywiście będzie przeznaczony na podopiecznych Ciapkowa. To w sobotę. Natomiast w niedzielę zapraszamy do schroniska, do Ciapkowa, do naszej kociarni, aby poznać nasze koty, aby móc się z nimi pobawić, móc je wygłaskać, bo mimo to, że my staramy się zapewnić im jak najlepsze
warunki, żeby czuły się powiedzmy prawie jak w domu, to wciąż jest mało rąk do głaskania, one wciąż się tego domagają i zapraszamy. Tam również jak co roku wielka kocia loteria, mnóstwo fantów, każdy los wygrywa, a główną nagrodą od naszej zaprzyjaźnionej cukierni tort w kształcie kota można wygrać na naszej loterii, z której dochód oczywiście też na koty przeznaczony. Serdecznie zapraszamy. Zapowiada się przesympatycznie, natomiast chciałbym jeszcze o same koty spytać, bo psy kojarzą nam się znowuż ze zwierzętami, które potrafią okazywać wdzięczność, a koty zawsze kojarzymy jako te, które no po prostu czują się panami sytuacji, ale czy widać po kotach, którym pomagacie, że one są wdzięczne? Zdecydowanie. Bardzo często dostrzegamy różnicę, kiedy kot trafia do schroniska, jest przerażony, zamknięty w sobie, nie jest chętny na kontakt z człowiekiem i widzimy tą przemianę, którą on przechodzi jak z dnia na dzień, gdy coraz więcej czasu z nim spędzamy, gdy no, delikatnym głosem do niego przemawiamy, głaszczemy, widzimy tą reakcję, tak, że dotyk ręki, głaskanie, to się równa u kota tak naprawdę jedzenie, to jest taka pierwsza, najważniejsza zmiana. Niestety koty ze stresu potrafią nie jeść i tutaj gdzieś człowiek już musi ingerować, żeby po prostu kot się nie rozchorował. Widzimy też bardzo dużą różnicę nawet po samej adopcji, gdzie bardzo często wydajemy do adopcji koty, które w schronisku one nie są bardzo mocno kontaktowe, nie są bardzo mocno przyjaźnie nastawione do ludzi, a gdzieś tam mimo wszystko, kiedy znajdują nowe domy, dostajemy zdjęcia, kiedy one no, po paru dniach, po paru tygodniach no, leżą zadowolone na kolanach u swojego nowego opiekuna i to jest ta magiczna przemiana, którą kot przechodzi w schronisku. Tak, bo należy pamiętać, że zwierzęta ze schroniska kochają mocniej. Również mówi się, że koty chodzą własnymi drogami, tylko ważne jest to, żeby ta droga przechodziła zawsze blisko człowieka. Oby tak było i oby koty miały okazję zobaczyć w człowieku po prostu człowieka. Ja chciałbym też tutaj od Radia Kasieba, a także od sklepu internetowego Zoodragon przekazać dwie zgrzewki, czyli łącznie 2x24 puszki. Mam nadzieję, że kotom będą smakowały. Więc na pewno. Wow. Bardzo dziękujemy, super niespodzianka, naprawdę dziękujemy, bardzo się przyda u nas każda taka puszka na wagę złota dla naszych mruczków, dziękujemy serdecznie. I niech to będzie też zachęta do innych, żeby też pomagali Ciapkowo w Gdyni. Oczekuję tego oczywiście podopieczni, przede wszystkim zwierzaki czekają na to, żeby okazać im troszeczkę dobrego serca. A rozmawiamy na temat wydarzeń, które już w ten weekend z okazji Dnia Kota z Katarzyną Kownacką oraz Danielą Górek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.